Meldujemy się ponownie z Michałówka, nieopodal Łowicza. Jesteśmy na meczu panów w ramach pierwszej ligi. Z jednej strony Aleksander Kiliszewski, z drugiej Piotr Topór. To obecnie panowie na korcie. Obaj swoje mecze przegrali, numer jeden w tej rywalizacji. To jest grupa A, to jest grupa jedyna, to jest pięciu zawodników, każdy gra z każdym. Teraz znakomite zagranie w wykonaniu Kiliszewskiego. To 17-latek z Łodzi. On plecami do nas. Pierwszy serwis w siatkę, no a z drugiej strony Piotr Topór, 41-latek z Poznania, który także swój pierwszy mecz przegrywa na tym turnieju, na tym korcie trawiastym w Michałówku. Topór przegrał 1-4, 2-4 z Suchanowskim. Kiliszewski przegrywa 1-4, 4-2, 5-10 z Rosą. Jeszcze Lewandowski w tym zestawieniu, więc ta piątka walczy o tytuł w Michałówku na trawie mistrza pierwszoligowej rywalizacji. Kolejny punkt dla Kiliszewskiego. Pierwsza liga. Zawodnicy, którzy grają profesjonalnie, którzy są także trenerami, instruktorami tenisowymi. Bliski jest utrzymania serwisu Kiliszewski, ale to jeszcze się nie teraz stanie. Jeszcze będzie trzeba to sobie wyserwować, potwierdzić. ...40-30. Co ciekawe, obaj panowie w okularach, taki znak charakterystyczny, jak spoglądam poza kadr. No i tam chmury pojawiają się na horyzoncie, no a teraz to problemy w ogóle się stworzyły, bowiem problem z okularami, wypadło szkiełko. Natomiast jak się okazuje, też i bez okularów jest w stanie grać Aleksander Kiliszewski. Tak jak mówiłem, no, rzadko to się zdarza, tu się zdarzyło tak, że obaj panowie w okularach na korcie się prezentują. No i serwis wygrywający 1-0, utrzymane podanie przez Aleksandra Kiliszewskiego. Teraz będą 2 minuty przerwy, aby to wszystko sobie naprawić i za chwilę wrócimy na kort telewizyjny, tak aby tutaj każdy miał podobne warunki do rywalizacji. Więc zostańcie Państwo razem z nami, razem ze zmaganiami pierwszej ligi.
Wracamy do gry. Udało się naprawić okulary Kiliszewskiemu, więc teraz wszystko w porządku. Mamy nadzieję, że nie będzie już z tym problemów. Co ciekawe, oba szkiełka na raz wypadły z okularów, więc trzeba było to szybko tutaj zrobić, ale na razie możemy grać dalej. Wyrzuca Kiliszewski. Serwuje Piotr Topór. Znów podmuchy wiatru. Oby ten wiatr przegnał te ciemne chmury, które nad Michałówek ze strony Skierniewic wędrują. No bo robi to się naprawdę niebezpiecznie. Na razie jeszcze słońce na korcie, co widzimy jeszcze. Tutaj wszystko jest w jak najlepszym porządku, ale no wiemy, jak to może się diametralnie zmienić w momencie, kiedy taki opad nastąpi tutaj nad tym Bledonem polskim w Michałówku. To siatki Kiliszewski. No i Topór mógł tylko bić brawo. Tak samo jak i kibice na trybunach. Jest kolejny punkcik przy returnie. Znakomity serwis. Mamy po 30. Walczy, żeby też zacząć od utrzymania podania Piotr Topór. Do siatki nie zdążył dojechać. Próbował też jeszcze doślizgnąć młodszy z tenisistów, których na korcie oglądamy. Natomiast nie udało się tego zrobić w 100% dobrze. Teraz drugie podanie. Serwuje Topór. No i mamy asa serwisowego. Nie było przekonania, nie było pewności. Natomiast jest wyrównanie. Jeden do jednego. I teraz znów piłki po stronie Aleksandra Kiliszewskiego. Oczywiście turnieje pierwszoligowe. Tutaj zazwyczaj jest mniej zgłoszeń. Ale tak jak mówię, tutaj są już profesjonaliści. Są ci, którzy trenują, którzy poważnie tutaj tenisem się zajmują. I dlatego ta właśnie pierwsza liga jest dla nich. Tutaj tych zgłoszeń pięć i ta walka właśnie, która trwa każdy z każdym. No i kto będzie najlepszy, przekonamy się pewnie dziś wieczorem. Piłka wyrzucona. Idealnie trafiony ten serwis, ale później zabrakło forehandu, zabrakło, żeby tutaj to jeszcze poprawić. Tutaj będą pierwsze problemy
Kiliszewskiego przy własnym serwisie. Teraz skrót! Ależ to było ukryte do końca zagranie. Pięknie to wykonał Piotr Dobór. Teraz przy siatce opracował Kiliszewski. No z obu stron naprawdę bardzo solidne zagrania. Kiliszewski, znów wysoki wyrzut, mocny serwis, ale out. Piłka nie zahaczyła o linię kara serwisowego. Teraz skrót z returnu, ta piłka zgaśnie. Robił co mógł Kiliszewski, ale nie był w stanie już do tego dopaść. No to znów taki hot shot, to znów takie zagranie, które po prostu jest wyjątkowo piękne i które może znaleźć się w najpiękniejszych zagraniach całego turnieju, ależ tutaj bieg robił co mógł, nic z tego nie wyszło. Co za precyzja, co za wykonanie. Do siatki! Nie dał rady. Miała być akcja surf and volley. Chociaż to jest drugie podanie, jak się okazuje, bo akcja trwała, natomiast był tam out, a teraz no to jest już po gemie. Szamanie, 2-1, Piotr Dobór i chwila przerwy. Przygotowany Piotr Topór do serwisów. Zrobił taką sprawę podstawową. Przełamał rywala. Teraz wszystko w jego rękach podczas pierwszej odsłony. Czy ta odsłona będzie wędrowała do Poznania? Wielkopolska kontra województwo łódzkie. Ale nie takimi strzałami. Na wiwat. Zero, 15. Teraz za to punkt wygrany bezpośrednio po zagrywce, po serwisie w zasadzie mówiąc precyzyjnie. No większa powtarzalność, większa regularność, jeżeli chodzi o wprowadzanie piłki do gry z obu stron. No ale zdarzają się i takie błędy. Błędy podwójne. 15-30.
Te ostatnie minuty jednak ten serwis nie jest tak dobry. Returnem Kiliszewski reaguje, jeszcze zdążył Topór, ale ta piłka już nie wróciła w kort. Szansa na przełamanie powrotne. Skrót. I dał radę i wykorzystał znów tą nawierzchnię trawiastą. Piotr Topór. Lubi to robić, to czuć. I też właśnie czuje kort. To myślę jest istotne, że jednak te ataki kończą się przy pomocy skrótów praktycznie za każdym razem punktowo. Drugi serwis. Teraz lżej, żeby jej tylko nie zepsuć. Slice w linię. No dużo techniki, to wszystko widać. I teraz po siatce, teraz troszkę szczęścia przy Aleksandrze Kiliszewskim i mamy remis 2-2. Popatrzymy na ostatnie zagranie. Tutaj blisko linii. I tutaj też szczęśliwie po taśmie, ale piłka wpada w kort i mamy 2-2, a zatem szybko przełamanie odrobione. A te chmury wciąż nieopodal nas, wciąż snują nić niepewności u organizatorów i także u samych zawodników. 15:45, to takie są fakty, że tutaj do końca no pewnie 3-4 godziny rywalizacji pozostały, no bardziej 4-5 nawet, ale to i tak już jest naprawdę niedużo. Teraz miał być wolej, a nawet taki półwolej zaraz po koźle, ale nie udało się tej piłki przebić na drugą stronę. Drugie podanie. Aj, ta piłka zgasła. O, tak się odbiła bardzo niefortunnie, bardzo niedobrze dla tego, który miał ją odgrywać. Po 30. Znów rozmowa na temat wyniku, ale to trzeba sobie szybko wyjaśniać i najlepiej właśnie teraz, a nie tak jak pamiętałem, było to wczoraj, gdzie mecz się kończy, a nagle dopiero tutaj są pretensje i powtórki punktów, natomiast teraz wszystko wyjaśnione. Chowa się słońce, znów te warunki są inne. No ale i tak, wyszło na korzyść Piotra Topora, no bo miało być po 30. Było 30-15, podwójny błąd serwisowy, no i tak koniec końców jest po 30. Piękny forehand po linii. Punkt dla Kiliszewskiego. I mamy
sytuację. 40, 30. Przed chwilą przełamał rywala, teraz może wygrać swoje podanie. Ten oto młodzieniec, 17-latek z Łodzi, Aleksander Kiliszewski. Drugi serwis. Teraz szczęśliwie piłka na taśmie zatańczyła, ale spadła w karo serwisowe. Mocniej Kiliszewski do siatki i trafił i teraz brawa od publiczności, brawa też od rywala, no bo to było znakomite zagranie. Utrzymuje podanie Aleksander Kiliszewski, mamy 3-2, no a za chwilę, aby utrzymać się w tym secie, będzie walczył Piotr Topór przy własnym podaniu. Patrzymy sobie raz jeszcze na finisz tego gema. Ciemne chmury, też wydaje się, że jakby lekkie grzmoty tutaj w okolicy. Mamy też informację, że Łowicz już zalany, że w Łowiczu już pada mocny deszcz, a to przecież naprawdę niedaleko, to około 10 km stąd, ale na razie, no, dopóki możemy, to gramy. Mamy nadzieję, że może bokiem, gdzieś szczęśliwie minie ta woda. Serwuje Piotr Topór. Jeszcze jeden błąd zawodnika z Poznania. Tak sobie patrzę na metryczkę na naszej stronie polskaligatenisa.pl tego zawodnika i tam ma wpisane 220 cm wzrostu, ale to chyba jednak nie do końca prawda. No to można sobie ocenić, że jednak to tak, takim wysokim zawodnikiem nie jest Piotr Topór. Ale odsyłam na stronę, tam można sprawdzić właśnie metryczki wszystkich zawodników. Także można sprawdzić sobie wszystkie wyniki. Już teraz fazy pucharowej drugiej ligi, także jak to wygląda w fazie grupowej, jeśli chodzi o panie i o ligę pierwszą. Decydujące fragmenty tego turnieju tak naprawdę przed nami. Znakomity serwis, ale poza karem. Podwójny błąd, tak to się kończy. A zatem mamy przełamanie 4-2 i koniec pierwszego seta. Teraz chwilka przerwy i będziemy świadkami partii numer 2.
Od udanej akcji drugiego seta rozpoczął Aleksander Kiliszewski. 4-2. To pierwsza partia. Teraz też robi swoje. Drugi serwis. W siatkę. Podwójny błąd. I po 15 mamy już na tablicy wyników. Drugie podanie Kiliszewskiego. Korytarz deblowy. Drugi serwis. Return slice'em i to tutaj zafunkcjonowało odpowiednio. Na pozostałych kortach trwają mecze 1/8 ani drugoligowych. Natomiast my teraz przyglądamy się pierwszej lidze, z tym najbardziej zaawansowanym, jeżeli chodzi o uczestników rozgrywek PLT. Mamy przełamanie na otwarcie drugiej partii. Pierwszą przegrywę wygrywa Aleksander Kiliszewski 4-2. A tymczasem zmieniamy strony i walczymy dalej. A w zasadzie to walczą zawodnicy na korcie telewizyjnym. Piotr Topór, który tutaj chce wrócić do gry. No a to z kolei Aleksander Kiliszewski. Uratował się jeszcze zawodnik z Poznania. No i ta piłka nie do końca wiadomo, gdzie spadła. Przynajmniej z tej naszej perspektywy. Widział to dokładnie Piotr Topór. Za bardzo ściągnięty serwis. Teraz troszkę lżej.
To granie slice'em tutaj przynosi często efekty. No i czy trafił? Czy nie trafił? Piłka na aucie wylądowała. Ale znowu była taka próba szukania forehandu po linii. Drugi serwis. Ależ return teraz Kiliszewskiego. Popatrzmy raz jeszcze. Forehand po linii. Został w środku kortu Piotr Topór. Teraz drugie podanie. Odcinał, chciał to nad taśmą leciutko, żeby znów ta piłka stanęła po koźle, ale nie tym razem. Jeszcze tam szuka wytłumaczenia na to ostatnie zagranie. Ale takowego znaleźć nie może. Znów slice'em. Piotr Topór, Kiliszewski był tam, gdzie piłka, ale nie przeniósł tego na drugą stronę. Decydujący punkt po 40. Czy będzie szybki rebreak? Bardzo ważna piłka. I trafił Aleksander Kiliszewski, a zatem mamy remis 1-1. W drugim secie obaj panowie poczęstowali się już po jednym przełamaniu. No a na całym obiekcie Michałówku sytuacja niepewności, sytuacja, gdzie tutaj czuć takie chłodne, deszczowe powietrze, ale tego deszczu jeszcze na szczęście nie ma i oby nie było. Piłki wracają na stronę młodszego stanisistów. Drugi serwis. I znów pięknie. Powtórzymy tą piłkę, za chwilę sobie sprawdzimy. Chociaż stąd nie będzie chyba widać. Tutaj też trudno jakby to ocenić na podstawie naszej powtórki. Gdyby to było po drugiej stronie, no to może pewnie łatwiej, natomiast tutaj ta sztuka trudna. Zatem chyba powtarzałem punkt, który dobrze tutaj usłyszałem. No i no właśnie, czyżby oliwa sprawiedliwa, czyżby jednak ten punkt należał się Piotrowi Toporowi. No tak widocznie mogło być. Drugi serwis. I znów slice. No to przy siatce. Ta piłka wpada. Musiał. Tak, posprzątał to Piotr Topór.
Była niepewność, czy będzie, aby na pewno jeszcze kontynuacja tej akcji. Tutaj dobieg. Później ten znakomity lob. Dużo było czasu, żeby go odbić, ale widzimy. Na rakietę praktycznie piłka podana. No, z takich sytuacji trzeba korzystać. Znów nie wytrzymał tej wymiany. Zawodnik z Wielkopolski. Teraz przypilnował siatki. Trzydzieści, czterdzieści. O ile też tutaj dobrze było wszystko usłyszane z tego, jak wynik meldowali zawodnicy obu ekip. Chciał tutaj zaatakować returnem. Piotr Topór, no i mamy równowagę, mamy kolejnego, no, breaka, tak to należy nazwać. Mówimy, że Piotr Topór prowadził w drugiej partii 1-0 z przełamaniem, później przełamał Kieliszewski. Jak będzie tym razem? Piłka wraca w korytarz deblowy, a zatem utrzymany serwis 2-1 Kieliszewski. Teraz serwuje Piotr Topór. Natomiast no też dzieje się to, co najgorsze dziać się mogło, czyli zaczynają się opady deszczu. Na razie to jeszcze lekkie kropelki tutaj, to no nie rozwali, że tak powiem, tego, co obecnie trwa, no, ale jeżeli coś tu przyjdzie konkretniejszego, to może być bardzo problematycznie. Ale na razie jeszcze grają panowie na korcie telewizyjnym. W siatkę. Piotr Topór. No tutaj na razie zapowiada się, że może być to wszystko zatrzymane za chwilę. A zatem zatrzymujemy grę na korcie telewizyjnym 2-1. W drugim secie dla Kieliszewskiego mamy też 30-15 dla serwującego podczas odsłony, podczas czwartego gema, natomiast w tym momencie no, zawodnicy już schodzą z kortu centralnego, z kortu telewizyjnego, a tych bocznych jeszcze rozgrywki się toczą.
ale pewnie za chwilę trzeba będzie to zatrzymać, no bo to jest duże niebezpieczeństwo. No i też na wodzie grać się nie powinno. No tak wszystko się dobrze układało, tak to długo trwało z pogodą przez ponad 6 godzin rywalizacji, natomiast teraz no, nie chciała pogoda poczekać i być tu łaskawa, żeby to dokończyć tak za jednym razem, a czy uda się dokończyć to jeszcze dzisiaj, czy w ogóle uda się dokończyć, to czekamy. Na razie Państwo zostawiamy, na razie cały czas będzie kort centralny na Państwa ekranach, ale kort centralny pusty, skąpany w opadach deszczu. Natomiast inni gdzieś tam jeszcze walczą, inni jeszcze chcą w tych końcowych fragmentach kończyć spotkanie. A może to będzie tylko przylotny deszczyk, może za chwilę to wszystko się tutaj jakoś odmieni. Na ten moment gry nie ma. Aleksander Kiliszewski 4-2, 2-1 i 30-15 dla Piotra Topora w secie w gemie czwartym, drugiego seta na razie. My przerywamy, a tutaj widzimy, no widać chowających się zawodników, zawodniczki, też widzimy te opady, które się tutaj pojawiają, a za chwilę jeszcze będzie większa liczba tutaj, także wszyscy schowani, aby to przeczekać. Mam nadzieję, że to będzie krótka chwila, a my, mam nadzieję, się jeszcze niebawem usłyszymy, chociaż no zaczyna tutaj padać coraz mocniej nad Michałówkiem. Na razie to wszystko, Tomasz Górski, kłaniam się nisko, ale mam nadzieję, że słyszymy się za może 15, może 20, może godzinkę. Do usłyszenia.